Siema, siema, ja jestem Dushi, Dushi ma, to kolejny odcinek z Wiedźmina Jedynki. I co, lecimy od razu dokończyć tego kościka od Nie Triss. chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. Okej. Przelećmy sobie te lokalne jeszcze kościki. Jakowo, już mam mało miejsca. Zrobimy taką taktyką. Ciekawe, co w takim razie z poprzednimi kostami. Co? Jest, każe mi iść tutaj. A, to będzie z drugiej strony, dobra. Pałac Jana Natalisa. Fiu, fiu, Jan Natalis. Nieźle. Aha. To nieźle ćwiczą ziomeczki. Co to tutaj? Aha. Witajcie, panie. Wyniosłeś się z podgrodzia? Dostałem rozkaz, aby przybyć do Wyzimy. Czekam na powrót króla Foltesta. Przy okazji zajmuję się wypłacaniem nagród za usuwanie tak zwanego niebezpieczeństwa społecznego. Niebezpieczeństwa społecznego? No, nagrody za potwory wypłacam. Masz coś dla mnie? Za jakie potwory wypłacasz nagrody? Na bagnach pojawił się ogromny wilk. Tamtejsi mówią także, że widują samicę wiwerny, porywającą dzieci. Przecież wiwerny nie polują na ludzi, chyba że się je sprowokuje. Widocznie próbowali ją przepędzić jakimś ludowym sposobem. Mówię panu, panie Geralt, wieśniaki to tylko kłopoty tworzą. Powiedz mi o czymś innym. Pytaj. Skąd czerpiesz wiedzę o potworach? Mamy taką księgę w rodzinie i w tej księdze bestie wszelakie są opisane i narysowane. I wiecie, co tam stoi? Z chęcią się dowiem. Każdy potwór to jakowyś ludzki grzech uosabia. Dajmy na to zjadarka – obżarstwo, wampir – opilstwo. A co uosabia skolopendromorf? Bywaj. Ale zagięty ziomeczek. Dobra. Przez tę tablicę ogłoszeń to mi uciekł wątek. Mogę wejść do wieży. Trochę za późno. A nie, to jest tutaj. Aha, bo ja tu miałem wejść, dobra. Nie no, peka trochę. Okej, to wygląda jak jakieś niezłe ekspowisko. Może sejwika, może walę na wszelki wypadek. Trochę symetrii tu brakuje. Walka? Serio? Jak komu to potrzebne?
Sorry, potwory, ale nie dzięki. Wyzima klasztorna. Aha, czyli wracamy do punktu wyjścia. Co jest? Co tu się dzieje? Witaj, Zygfried. Odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo. Pobiliśmy wiewiórki na bagnach. Ach, to była bitwa. Gratuluję. Dziękuję. Właśnie szkolę nowych rekrutów. Masz jakieś uwagi? Z kukłami idzie im doskonale. Wiem. Przed nimi jeszcze dużo pracy. Gdy skończymy, będą niepokonani. Co tutaj robisz? Mam dziwne wrażenie, że stan wyjątkowy w dzielnicy handlowej ma jakieś drugie dno. Muszę przygotować swój oddział do ewentualnej walki. Ale wiesz, tak przy okazji, jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Słucham. Doszły mnie słuchy, że na miejskim cmentarzu giną ludzie. Trzeba by się tam rozejrzeć. Rozumiem, że jest jakaś zapłata. Tak, oczywiście. Poza tym zakon będzie ci wdzięczny. Zgoda. Rozejrzę się tam i zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Będę się za ciebie modlił. Zygfrydzie, czy wiesz coś na temat tej... Tylko tyle, że ludzie panicznie boją się tam chodzić. Ponoć widziano... Jak wiesz, cmentarz w tym mieście jest bardzo potrzebny. I nie możemy pozwolić, aby z tak błahego powodu był niedostępny dla ludu. Dalej na postę... Służba, nie drużba. Przy okazji, muszę nazwać nowy oddział. Masz jakiś pomysł? Płonące ostrza zagłady. Trochę patetyczne, ale dobre. Tak, będą się nazywać Płonące ostrza zagłady. Nieźle. Bywaj. Życie za zadość, bo zakon to życie. A cóż... Dobra, jesteśmy po przerwie technicznej. Niestety coś tam się wykruszyło, ale to... Viva Luna. I co? Chciałem to powiedzieć, że ogarniemy to niczym Boxtel. Aha. Co to jest jakoś? Witaj, białowłoń. Witaj, krasnolud. Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Szmarc Zachin, z zawodu dentysta. Geralt z Rivi, jestem wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne. Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja tego kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Aha. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha, no, oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. Mam dla ciebie czaszkę Bargesta. Bargest. Bardzo dobrze. Kompletna żuchwa. Trzeba będzie rozłupać. Całe szczęście, że mój kuzyn Kowal oprócz narzędzi dentystycznych przekazał mi też zestaw młotków. Nieźle. Zainteresują cię... Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Czy wiesz, że mają w zębach takie kanaliki do wysysywania krwi? Ech, jesteś wiedźminem. Pewnie wiesz. Oto twoje 100 orenów. Okej, money, money, money. W czym? Znalazłem kły jakiejś bestii. Mam już takie. Jasz, jasz! Cholerny katar. Chciałbym się go pozbyć. Kiedyś zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. Ślizga sprawa. 25 orenów.
Więcej nie dam. Dobra, a o czym mogę pogadać tu jeszcze? Ludzie nie mają o tobie zbyt dobrej opinii. No tak, tak. Dopóki ich ząb nie boli, szydzą. Ale potem każdy przychodzi i o pomoc prosi. Sami nie wyrywają? Ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze oplują. Bywaj. Póki ząb ci nie trzaśnie. Aha. Oho, dobra, faktycznie, przecież tu detektywa już nie ma. Sobie teraz to uświadomiłem. O kurde. Ale ciekawostka. Kurde. O, może Vincenta spotkam tutaj od razu, jak tu już jestem? Jest Vincent. Witaj. Są jakieś... Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z wielkim łowczym. Bywaj. Czekać moment. Niczym już na nie powiem, no dobra. No i spoko. No i spoko. Geralt? Umieściłem czujki. Wiem. Jak tylko to zrobiłeś, przeskanowałam cały obszar Wyzimy i dowiedziałam się, skąd się biorą anomalie. Skąd? Dziecko. Mały chłopiec imieniem Alvin. Znajduje się w szpitalu Lebiody i... Dziecko może być powodem anomalii? No tak, wszystko zapomniałeś. To dziecko jest źródłem. Ma wielką moc. Prawdopodobnie w jego żyłach płynie starsza krew. Krew elfów. Starsza krew? Wyjaśnię później. Teraz musimy zaopiekować się Alvinem i ograniczyć jego destruktywne możliwości. Pójdziesz do szpitala i przyprowadzisz go. Dobrze, ale czy pozwolą mi zabrać go ze szpitala? No właśnie. Tu pojawiają się trudności. Ta głupia siksa Shani nie chce mi go wydać. Mówi, że nie znam się na dzieciach i nie zaopiekuje się nim należycie. Nie ma pojęcia, co grozi jej i całemu miastu, jeśli ten dzieciak wymknie się spod kontroli. Nie mam siły z nią gadać. To twoja przyjaciółeczka. I załatw to. Wiem, że potrafisz. Będę ci bardzo wdzięczna i jeszcze jedno. Dziecko starszej krwi przyciąga byty zza światów, duchy i upiory. Weź ten zwój. Na pewno ci się przyda. Mhm. Do zobaczenia. Shani nie będzie zadowolona z tego przyjścia. No dobra, to lećmy do tego szpitala Lebiody. Może Tellera? Co cię tu przywiodło? Nie, nie chcę wiedzieć. Groźnie wyglądasz. Na dodatek nosisz żonę. Może Tellera?
Ach, to wczytywanie, wczytywanie. Co robiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alvina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alvin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alvina. Niech tylko spojrzę, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. Okej. Ale trudny wybór. No ale cóż, no. Wiedźminie dwójce szali nie będzie. A w trójce też zapomni. Także wybór nie jest aż taki skomplikowany. Także no cóż, no. Sorry, szali. Ale tak bywa. O, Geralt! Właśnie cię szukałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Nie pierdolę, jakie synchro złapały te. Zajebiście, że Jaskier idzie z nami. Tylko, że on nic nie umie. Chyba, że gdzieś disował i będzie mi dawał debuffy do zbroi. Nie wiem. True damage będzie napierdalał z ballady. No idź, kurde, Jaskier. Ja pierdolę. Co za pet. Dobrze. Tutaj? Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. XT, co? Chciałem ostatniego dać Ignite'em, ale trudno. Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. No przecież jeszcze...
A, jaskier. O, rzesz, ile krwi. No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? O, właśnie. Zabierz go do szalenia, on będzie lepiej. Zbędzie, a co tam? Zabierz go do... Jest. To będzie jakiego najlepiej ochrony. No to drugie opcje jest tej rozsądniejsze, chociaż wolałbym wybrać to pierwsze, ale... Z tego co pamiętam, to będzie mieć mniejsze konsekwencje. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, Rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Aha. Nie no. Ja skrytynowie, miałeś go ratować, bo on nie żyje. Ej, i co teraz, jak on nie żyje? I do bitka. Okej, okay, jakoś wybitnie ciekawe rzeczy to nie mieli. A, Alvin Zigma. No może się ten wskrzesił, bo to wybranie jest czy coś. Teraz już tylko zjeba od Shani i możesz lecieć dalej z fabułą. Tego typu element. Dobra. Czyli co teraz? No dobra, to dobra, to tak. Trzeba pójść na bankiet. Dokładnie, trzeba pójść na bankiet. Ale na razie jeszcze pogadajmy z Triss, co tam ciekawego powie. Fajny klimacik z tej handlowej. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła swój. Doprawdy? Piękny był ten minstrel. Geralt? Jeśli chodzi o Alvina... Alvin jest bezpieczny? Tak. Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Shani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Do zobaczenia. Czemu tutaj dziwi? Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. Nie teraz. Ja chcę cukier... I dobrze ci tak mówię. I co, rzeczywiście miałeś to Shani? O kurde, faktycznie grubo. Dobra, to ja będę spadał. Dzięki za oglądanie i do następnego. Siemano.